Witajcie. Ten filmik dotyczy słuchawek. Jeśli ktoś, słysząc nazwę Behringer, zacznie się śmiać i mówić, że to jest gówniane produkty, to nie do końca będzie to słuszne. Nie chcę w żaden sposób oczywiście też krytykować firmy. Niektóre produkty mogą być, można powiedzieć, mogą zasługiwać na miano właśnie gorszych, czy powiedzmy, ze względu na to, że tańsze, to zwykle ludzie myślą, że gorsze. Tutaj chciałem wam pokazać słuchawki, które sobie ostatnio sprawiłem. Model HPX 4000. Fajne, ciekawe tutaj rozwiązanie. Każda z tych słuchawek, każda z tych nauszników w ten sposób się przemieszcza. Można sobie to fajnie dostosować. Przesuwa się też tutaj spory zakres. Sznureczek tutaj jest taki, można powiedzieć, z materiału, nie z gumki, nie z jakiegoś takiego z materiału gumopodobnego, tylko po prostu jest taki jakby materiał, można powiedzieć, no, trudno mi to nazwać, jest po prostu wpuszczone w krawędź. Co do samej specyfikacji, to musicie sobie zobaczyć, tam jest kabel z miedzi beztenowej i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jeszcze właśnie takie ciekawe gąbeczki są fajne, jak w takich fajnych, dobrych słuchawkach, można powiedzieć. Tak samo tu jest gąbeczka. Pałąk jest dosyć wytrzymały, z fajnego plastiku, takiego dosyć giętkiego. No i w miarę stylowo wyglądają. Jest to model, dla najwyższy model, jaki Behringer produkuje dla DJ-ów. Specjalnie akurat ten wybrałem, ten model akurat, nie słuchawki studyjne, ponieważ te mają większe jakby basy, można powiedzieć. Tu co to jeszcze mogę pokazać ciekawego? Kabel jest taki porządny, można powiedzieć, całkiem solidny. Do tego jest na gwincie, ciekawe rozwiązanie, na gwincie jest wkręcana przejściówka na duży jack. Na gwincie jest przykręcana, akurat to niestety sobie gdzieś zapomniałem sobie wziąć do tego filmiku. Po prostu zamiast wciskane, to jest przykręcane. Fajne rozwiązanie, pierwszy raz się z tym spotkałem. Być może mam małe doświadczenie i dopiero teraz się z tym spotkałem, ale pewnie stosowane jest od dłuższego czasu. Co do kabla, widzicie, kabel po rozciągnięciu pewnie ma jakieś 2 metry, ale ciekawe rozwiązanie, że jest właśnie tutaj fragment tego kabla jest zwinięty w ten sposób. Przez co nie ciągnie się to jak smród po gaciach, tylko fajnie się to zwija z powrotem do, mniej więcej, do tej swojej postaci. No i chodzę, szpanuję na mieście w tych słuchawkach. Więc obczajcie sobie, bo są naprawdę niedrogie, a porównując z innymi słuchawkami, niestety nie mogę powiedzieć nazwy, to te słuchawki są naprawdę rewelacyjne. Mimo że akurat cena detaliczna, z tego co wiem, jest 118 zł na przynajmniej na rok 2012. Obczajajcie sami. Pa, pa.